Rada Miasta Gniezna przyjęła w ubiegłym tygodniu projekt budowy cmentarza komunalnego. Nekropolia ma być usytuowana na miejskich obrzeżach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Na dzisiejszej sesji pod obrady Rady Miasta Gniezna przedstawiam uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ostatecznie potwierdził, sankcjonuje umiejscowienie tego cmentarza w tym miejscu. Jak wiemy, samo jego posadowienie już wynika ze studium zagospodarowania przestrzennego. Zresztą o lokalizacji, o tej inwestycji, jaką jest cmentarz komunalny, mówi się od wielu, wielu lat. Po przyjęciu tej uchwały będziemy czekać na jej opublikowanie i tak naprawdę kończy to pierwszy etap wstępny, który pozwoli nam procedować nad dalszymi rzeczami. Kolejnym etapem po przyjęciu tej uchwały będzie przygotowanie kolejnego projektu uchwały w sprawie utworzenia cmentarza komunalnego i znowu z tym tematem najpierw będziemy musieli wrócić pod obrady Rady Miasta Gniezna. A kolejnym etapem będą już kwestie inwestycyjne. Myślę, że najważniejszą rzeczą będzie tu pozyskanie środków na inwestycje i przystąpienie do pracy. Inwestycja ma być podzielona na etapy, tak samo będzie rozłożone jej finansowanie. Na dzień dzisiejszy myślę, że to za wcześnie, żeby mówić o kosztach. Ten cmentarz ma być zlokalizowany w okolicy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Po przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będziemy mogli w ogóle rozpocząć prace związane już z realizacją inwestycji. Po pierwsze, prace projektowe. Projektowe mam na myśli zarówno kwestię budowlaną, jak i kwestię finansową, bo trzeba będzie te dwie rzeczy wspólnie prowadzić. Oczywiście cmentarz będzie etapowany. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy realizowali całą inwestycję od razu. Zresztą nie ma też takich potrzeb. Myślę, że to jest perspektywa dobrych kilku lat. Nie będziemy od razu zagospodarowywać całej powierzchni przeznaczonej pod cmentarz komunalny na jego funkcjonowanie. Budowa ma się odbyć z udziałem środków zewnętrznych, a jej koszt jest szacowany na co najmniej kilkanaście milionów złotych.